Dzień dobry, z tej strony Tomek i tym razem nareszcie gdzieś w tym naszym małym plenerze, jak to zwykle na kanale bywało. A dzisiaj taki plener i nieco spokojniejsze, być może relaksujące okoliczności przyrody mogą być potrzebne. Mogą być potrzebne, bo postanowiłem zmierzyć się z porównaniem i spojrzeniem bliższym na Erebusa. Porównaniem Erebusa z hełmem Vanatu i spojrzeniem na niego bliżej jako na zegarek. Zapraszam. To, że ten Erebus był od samego początku w pewnym sensie porównywany wizualnie do hełma Vanatu, nie jest niespodzianką. Sam miałem takie skojarzenia, jak się pokazał. To, że jak się pokazał, to uznałem, że warto byłoby go zamówić, żeby zobaczyć, co Jody z kanału Just One More Watch poskładał jako zegarek, jako coś, co wypuścił od siebie. Czy rzeczywiście jest w stanie sprostać wyzwaniu i połączyć tą swoją wiedzę w dość atrakcyjnie wycenionym zegarku w nurku bezpiecznie zaprojektowanym, bo tak w sumie zapowiadał i tak go przedstawiał, że jest to pomysł na bezpieczny zegarek. Nie spodziewałem się poniekąd, że będzie tyle kontrowersji czy tyle emocji w komentarzach, czy to na grupie facebookowej, czy nawet pod poprzednim filmem tutaj na kanale, gdzie widzę, że dużo się pojawia tych takich głosów, bardzo w pewnym sensie nawet zaciętych, że toż to zżynka wprost z hełma jest. Ja sam osobiście, macając ten zegarek, nieco utraciłem to spojrzenie, że to jest taka totalna zrzynka. On na ręce, czy to w przyjrzeniu, tak wizualnie, czy w tym, jak się go czuje na ręce, odbiega od hełma, ale to sobie zaraz jeszcze w studio porównamy. Chciałem sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy to tak naprawdę jest fortunna albo niefortunna kopia tamtego pomysłu? A jeżeli tak, to jak bardzo? No a jak ja bym mógł to zrobić, jak nie w tym moim takim zwariowanym, jednakże z drugiej strony uporządkowanym inżynierskim podejściu? Postanowiłem więc stworzyć sobie skalę. Taką skalę, która pozwoliłaby mi porównywać między sobą swoisty poziom podobieństwa zegarków. Jakby na to nie patrzeć, zadanie wydawało mi się prostsze niż się finalnie okazało, bo zazwyczaj z tego typu zadaniami tak właśnie jest. Ale udało mi się coś takiego mniej więcej stworzyć i nawet chyba skalibrować. Koncepcyjnie ta skala to troszeczkę takie rozwinięcie tej mojej skali oceny zegarków, którą sobie stosuję online lub offline z perspektywy kanału, gdy spotykam jakieś nowe zegarki. I pozwólcie, że przytoczę Wam kilka takich ogólnych zarysów, jak sobie to poskładałem w całość. Podzieliłem sobie zegarek na kilka podzespołów, takich ogólnych jak koperta, bransoleta czy mechanizm. Idąc dalej, szczególnie kopertę, bo tam siedzi tak naprawdę cały clou zegarka, podzieliłem na kolejne podkategorie, takie jak kwestia rozmiarów, kwestia kształtu, kwestia tarczy i wszystkiego, co siedzi w środku. Poszczególne też te kategorie czy podkategorie znowuż zawierają odniesienia do samej tarczy, jej struktury, datownika, wskazówek, markerów, logo, typu napisów, etc., etc. W każdym bądź razie, w każdej z takich kategorii oceniałem sobie podobieństwo między dwoma zestawionymi zegarkami, jakiekolwiek by one nie były, jako 1, 3, 5. 1 niepodobne, 3 mają ze sobą coś wspólnego, 5 zdecydowanie jest tu duże podobieństwo, mają ten sam pomysł, być może różnią się delikatnie kolorami, ale coś w tym jest. Kładając sobie w całość to, jakie liczby, jakie wartości numeryczne z tego mojego jeszcze dodatkowo ważonego, jeżeli chodzi o ważność skali i porównania, przekładają się na jaką ocenę finalnego podobieństwa zegarków, zrobiłem sobie takie porównania kalibracyjne. Porównałem sobie na przykład Nordic Marine Instruments z Christopherem Wardem Atollem. Porównałem sobie tego naszego Erebusa z zupełnie do niego, jak na to nie spojrzeć, nieprzystającym Spiritem Chrono. I jeszcze kilka różnych innych. A teraz do rzeczy. Jak wyszedł w zderzeniu tym numerycznym Erebus kontra hełm Vanatu? Myślę, że warto to pokazać bliżej i zerknąć na to już w studio. Zapraszam. Przyglądając się już bliżej temu, co chyba najbardziej podobne w tych zegarkach, czyli tym szczegółom oblicza. Zdecydowanie możemy tu dopatrzeć się pewnego rodzaju podobieństw geometrycznych czy podobieństw w modelach. Szczególnie podobieństwa, jakby na to nie spojrzeć, w logo. Ale poza tym według mnie przynajmniej nie jest to taka zrzynka 1 do 1.
W przypadku bezela, jego radełkowania, jest to też zrobione według tego samego konceptu, ale różni się szczegółami. Podobnie z koronką. Jakby na to nie spojrzeć, te zegarki chyba najbardziej podobne są do siebie w obszarze traka i markerów, a szczególnie daty. Za to z całym szacunkiem muszę przyznać, że dekle przez podobieństwo logo i sam wymyślony pomysł na te dekle są bardzo blisko siebie. Jednak nie jako całościowo jako zegarki, tak jak je się widzi jako całość albo jak je czuję na ręce, to według mnie mimo podobieństw nie jest to zdrzynka. Zegarki, patrząc numerycznie według naszej skali, są do siebie bardzo podobne, ale to nie jest to niebezpiecznie to samo. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy wezmę jednego z ostatnio pokazywanych Phobosów i dorzucę do tej paczki. Gdy wezmę tego Lewiatana 200 metrów, wersja 40 mm i też go sobie porównam z tym Erebusem. Porównam go sobie patrząc na te wszystkie rzeczy co poprzednio, na koronkę, na traki, na wszystkie szczegóły. No bo jakby nie spojrzeć, jest to zegarek o podobnym klimacie, zegarek taki tool-watchowy. I gdy weźmiemy tego Tool Watcha i przyjrzymy się mu także z tych naszych wszystkich ujęć, porównamy sobie bezel, porównamy sobie wskazówki, porównamy sobie wymiary, generalnie rzecz biorąc, porównamy go po prostu jako zegarek, to nasza skala pokaże nam, że też jest dość blisko i jest to zegarek podobny. Acz, co chyba jest sukurs z naszej wymyślonej skali, nie jest to zegarek bardzo podobny. Czyli mamy tutaj takiego naszego Tool Watcha, Erebusa Origin, który jakby na to nie spojrzeć, nie odbiega od innych Tool Watchy, a nawet mocno z nich czerpie. Ale czerpie mocno z tych najlepszych. A jaki on jest po prostu jako zegarek, porównując go z oczekiwaniami? Zabierając się za to tradycyjnie, widzimy, że bez koronki to 40,7 mm, 12,5 mm grubości, 46,9 mm lak to lak. Jeżeli jednak uwzględnimy te pierwsze ogniwa bransolety, które nie całkiem się zwijają, to jest już 50,6. Też nie najgorzej. Między uszami bardzo fajne 20 mm. Koronka to 6,7 mm średnicy wygodnie schowanej między gardami. A bezel ma całkiem satysfakcjonującą operację klikania i fajnie go słychać, a do tego trafia jak powinien. Podobnie jest z koronką. Gardy pozwalają na wygodny uchwyt, mają takie fajne schodzące się w dół powierzchnie czy geometrię. Sama koronka jest wygodna, mechanizm działa jak trzeba, nie jest to jakiś wyszukany mechanizm. Po prostu Seiko, wiemy czego się spodziewać. Cały ten zegarek jest taki przemyślanie poukładany, jeżeli chodzi o proporcje. Acz trzeba pamiętać, że ciągle leży niejako w domenie tych zegarków raczej nie za małych, takich tool watchowych. Na 17-centymetrowej ręce wygląda właśnie tak. Generalnie rzecz biorąc, jest to zegarek całkiem wygodne jak na to, czym jest i czym chce być. Chyba było to ważne dla Joe Diego i dla całego tego pomysłu na ten pierwszy bezpieczny zegarek, no bo jego wygoda na ręce musi być tym jego atutem, jakby na to nie spojrzeć. Duża w tym chyba zasługa dość dobrze wyprofilowanej koperty, która fajnie siedzi mimo swoich nie najmniejszych wymiarów także na nie największych nadgarstkach. Wszystko tutaj jakoś tak się sensownie pospinało, jeżeli chodzi o to, jak się go na ręce czuje. Ale nie tylko w kształcie tego zegarka jest ukryte to podejście do tego, że ma być wygodny, użyteczny. Siedzi to też w rozwiązaniach technicznych, przede wszystkim rozwiązaniach technicznych bransolety. Quick release, czyli możemy zdejmować bransoletę bardzo łatwo, bez żadnych dodatkowych narzędzi. Dodatkowo regulacja w locie bez używania też żadnych dodatkowych narzędzi dzięki systemowi z przyciskiem i swoistego rodzaju taką grzechotką, nazwijmy to,
umiejscowioną właśnie w klamrze. Działa to spoko, choć nie jest to rozwiązanie, że tak powiem, najlepiej działające czy najwygodniejsze z wszystkich, z jakimi miałem do czynienia. Chociażby ostatni Nordic Marine Instruments robi to jakby o stopień bardziej elegancko. Tutaj porównałbym wygodę stosowania do tego, co widziałem w Christopherze Wardzie. Oblicze tego zegarka też może się podobać, choć no tutaj, tak jak zresztą porównywaliśmy na początku, można znaleźć najwięcej tych zaczerpnięć, inspiracji czy podbierania od pomysłu Helma. Pomysłu Helma, który był dobry i który tutaj też dobrze robi robotę. Proporcje są nieco bardziej otwarte, tarcza wydaje się większa, nie wstydzi się też świecenia lumą. Jest to zarówno na tarczy, jak i na bezelu zaimplementowane całkiem skutecznie, po prostu jako zegarek typu Toolwatch z tymi wszystkimi małymi niuansami może się podobać. Dobrą robotę też robi tutaj faktura samej tarczy, taka delikatnie piaskowa, nazwijmy ją, dzięki czemu podbija to jeszcze, że tak powiem, czytelność całego zegarka, choć można by mieć małe uwagi do AR-a. To wspomniane rozwiązanie techniczne, bransolety i szybkie wymiany pozwalają nam naprawdę wygodnie przeskakiwać na innego rodzaju paski. Tutaj pozwoliłem sobie założyć jakąś gumę z moich przepastnych kolekcji wszelkiego rodzaju akcesoriów zegarkowych i muszę przyznać, że klasyczny i spokojny design samego zegarka pozwala mu odnajdywać się też w takim gumowym tudzież silikonowym anturażu bardzo dobrze. I to chyba świetny pomysł i dobra wiadomość, bo taki właśnie nurkowy, toolwatchowy zegarek czasami w takim ujęciu, nazwijmy je nieco może bardziej wakacyjnym, jak najbardziej ma sens. I taki to jest, generalnie rzecz biorąc, dość uniwersalny, choć z zacięciem toolwatchowym nurek. Myślę, że jest miejsce na taki zegarek, który jest racjonalnie wyceniony, naprawdę fajnie wykonany. Cóż, czy zbyt podobny do wspominanego Helma? Nie, według mnie osobiście podobny, acz niezbyt podobny. Miejsce tego zegarka, czy to w mojej kolekcji, czy w kolekcji innych zegarkowych fanatyków, czy też hobbystów, którzy lubią divery i szczególnie szukają takich, na które nie trzeba wydawać fortuny, myślę, że się znajdzie. U mnie przyznam się szczerze, że bije się on teraz o miejsce, jak gdyby koncepcyjnie z tym pokazywanym wam także Phobosem, bo bardzo lubię kilka szczegółów tego zegarka, ale o tym opowiem już w osobnym odcinku. A Erebus Origin? No cóż, to taki Erebus, który pochodzi i jest tym oryginalnym zaczynem. Mam nadzieję, że bardzo interesującej i długiej drogi zegarkowej marki Jodiego. No i mamy porównanie numeryczne za sobą, mamy też za sobą spojrzenie na ten zegarek z perspektywy tego, o czym zazwyczaj mówimy w zegarkach. Myślę, że też to zestawienie, które się pojawiło z innymi nurkami, a szczególnie z Phobosem, daje pewne odniesienie, dla mnie przynajmniej pewną referencję, że wiele z tych takich popularnych toolwatchowych diverów jest do siebie po prostu mocno podobnych. Czy Airbus jest mocno, a nawet bardziej niż mocno podobny do Helma, no zdecydowanie jest tam dużo wspólnego DNA. Nie jestem przekonany, bo nie byłem częścią tego procesu projektowego i wybierania tego wszystkiego, ale narzuca się pewnego rodzaju pomysł, pewnego rodzaju wniosek, że tak, patrzono na tego Helma jako taki wzorzec bezpiecznego, dobrze zrobionego toolwatchowego divera. Z moich osobistych kontaktów z tym zegarkiem, miałem go w kolekcji tego Helma, to wiecie, że lubiłem go. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych budżetowo nastawionych takich toolwatchowych diverów. Taki, który jest cięty troszeczkę od siekiery, od szlifierki, nie udaje czegoś, czym nie jest, ale jest taki twardy, weekendowy, pokazujący, że chodźmy i zróbmy coś szalonego, damy radę. Najwyżej będziesz mną wbijał gwoździe. Erebus bierze ten pomysł, stosunkowo bliski wizualnie, ale dobry pomysł i nieco go rozwija. Ten zegarek jest nieco bardziej dopracowany technicznie, jego szlify są deczko lepsze,
okoliczności techniczne używania te wszystkie quick release'y i na mikroregulacja bez narzędziowo bransolety stawia, że na co dzień ten zegarek jest po prostu wygodniejszy. Ale też jego delikatnie inna od Helma geometria sprawia, że na ręce jest po prostu bardziej uniwersalny. To był zdecydowanie nieprzełomowy projekt mikrobrandowy, to co pokazał tym swoim originem Jody, ale też nie jest to zły zegarek. Jest to całkiem chyba dobry pomysł na wejście na rynek z czymś nowym po takiej bezpiecznej stronie tego całego zamętu, pomysłu, rynku, światopoglądu, nazywajmy to jak chcemy. Ciekawi mnie teraz, co będzie dalej i czy będzie coś dalej. Zobaczymy, czy Jodiemu z jego zasięgiem międzynarodowym kanału uda się przekuć ten zegarek, tą premierę w sukces komercyjno-finansowy i czy za tym pójdą inne projekty. I czy te inne projekty pokażą coś więcej, czy być może, mając to całe swoje doświadczenie i też doświadczenie, powiedzmy, te związane z tą biznesową premierą własnego mikrobrandu, wybierze ścieżkę kolejnych, bezpiecznych, ładnych, wygodnych, acz nie jakichś dramatycznie wyjątkowych zegarków. Gdzie nas to zaprowadzi? Nieważne. Ważne, żeby coś ciekawego działo się w tym naszym zegarkowym hobby świecie. A to, jak widać, i wzbudza emocje, i ciągle mamy o czym rozmawiać. Także Erebus? Całkiem według mnie udany Tool Watch. Na pewno nie jest to zżyna 1:1 i nie jest to ściąganie pomysłu z innego zegarka gorsze niż widzimy w innych okolicznościach zegarkowego świata. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że kolejne spotkania też będziemy mogli już niejako filmować na zewnątrz. Cóż, cześć i do zobaczenia.